Od marca 2019 roku trwa remont siedziby Suwalskiego Archiwum Państwowego. Planowany był od bardzo dawna. Zaczęliśmy myśleć o tej inwestycji już dawno, to rok chyba 2013. Rozpoczęliśmy jakieś starania dotyczące powiększenia powierzchni budynku, a także zagospodarowania części, które były niezagospodarowane i były w fatalnym stanie technicznym. Budynek przy ulicy Kościuszki jeszcze pod koniec minionego stulecia raczej straszył niż cieszył oko. Dlatego pierwsza inwestycja była realizowana w latach 1999-2000, ale ona objęła tylko część frontową. Kolejna inwestycja to była w roku 2005-2007, objęła ona remont część północnego skrzydła. W ten sposób trochę zwiększyliśmy swoją powierzchnię magazynową i tam umieściliśmy główną część zasobu. Natomiast tak jak zacząłem od 2013 roku, rozpoczęliśmy starania o przejęcie kolejnej części obiektu, które było w dyspozycji Skarbu Państwa, potem o przejęcie dziedzińca wewnętrznego i teraz w zarządzie archiwum jest prawie cały budynek posądowy i dziedziniec wewnętrzny. Plany kompleksowego remontu, a właściwie przebudowy, powstały w 2016 roku, a ich realizacja zaczęła się półtora roku temu. Rozpoczęte zostały od oficyny południowej, która jest w tej chwili do przejęcia przez nas i do zagospodarowania, bo są tam już regały i tak dalej. Trzeba będzie zacząć ogrzewać, więc zamierzamy się lada dzień przenosić ze zbiorami nawet. Druga oficyna też jest niemal gotowa. Teraz kolej na część frontową. Rozpoczęte zostały prace wewnątrz obiektu tej części frontowej. Chociażby prawie już zakończono wymianę okien na oficynie, przepraszam, nie, na elewacji wschodniej, czyli od ulicy Kościuszki. Będą nowe okna i są już właściwie. I też wykonawca wszedł właśnie do wnętrz, tam gdzie by to było możliwe, tej części frontowej i części północnej, która była co prawda już przebudowana i wyremontowana, ale niestety musimy zrobić z tego, czy stety może, z tego budynku taką funkcjonalną całość i dlatego też no, budynek dzieli się na kilka takich stref, bo archiwum to nie tylko biuro i nie tylko magazyny archiwalne, których też trzeba zachować takie warunki, które są dopuszczalne i nieszkodliwe dla zbiorów, czy głównie dla papieru. Po zakończeniu wszystkich prac archiwum będzie nie do poznania. Oprócz części biurowej, to głównie część frontowa, oprócz części konferencyjnej, to jest ta duża sala, która to jest znana tu Suwalczanom, bowiem wielu z nich tutaj bywało i to jest część konferencyjna budynku, potem część wystawowo-edukacyjna też będzie w części zachodniej na parterze, czyli tam będzie można prowadzić lekcje dla młodzieży, dla dzieci i jednocześnie zwiedzać wystawę, bo to jest obok. No, część magazynowa, to już mówiłem, no i pracownie różne też się powinny znaleźć, w budynku się znajdą. Pracownia digitalizacji zbiorów, czyli skanowania i pracownia konserwacji i profilaktyki zasobu zostanie też powiększona, no co prawda jest, no ale jest niewielka, teraz zostanie powiększona. Skomplikowanym zadaniem wymagającym ogromnego zaangażowania pracowników archiwum jest dbałość o należyte przechowywanie i konieczne podczas prac budowlanych przenoszenie zasobów. To nie jest takie też proste. No i musimy też przeprowadzić dezynfekcję zbiorów, części zbiorów. Lada dzień podpiszemy umowę z wykonawcą tychże prac i część zbiorów pojedzie do wykonawcy, zostanie wywieziona z SUOK, zostanie poddana fumigacji w komorze próżniowej i wtedy dopiero wróci do Suwałk, do czystych magazynów. W archiwum zdecydowanie poprawią się warunki przechowywania zbiorów, co jak się okazuje nie jest łatwe. Przechowywane archiwalia muszą znajdować się w odpowiednio klimatyzowanych wnętrzach o ściśle określonej wilgotności powietrza i temperaturze.
Obiekt zostanie też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowanych zmian jest mnóstwo i dlatego remont, jak przewiduje dyrektor Radziwanowicz, skończy się dopiero za kilka miesięcy. Na taki finał to ja się spodziewam, że będzie w pierwszej połowie przyszłego roku. Koszt tej inwestycji to blisko 14 milionów złotych.